tak? Wszystkim za obecność tak liczną. Jeśli będzie taka współpraca dalej z biurem poselskim posła Motowidły, zapraszamy za rok w takim gronie lub jeszcze większym. Tylko ryba, żeby brała. Ryby tu jest bardzo dużo. Widać to było dzisiaj. Trzeba zakładać odpowiednie haczyki na to. Zawsze masz wytłumaczenie. Tak. Od haczyków zaczął. I tu chciałem w imieniu koła. Tylko to zawaliłem, bo pierwsza część podziękowania dla posła nie dotarła jeszcze, to z mojej winy. Tu jest druga część, złożona na ręce kolegi Sławka. Przekażę. Drugą część, a pierwszą część osobiście, albo jest dla ciebie, albo się umówimy z posłem i razem dostarczymy. Przekażę, nie ma sprawy. Przekażę. Ja również dziękuję za tą rywalizację, dziękuję prezesowi. Poseł niestety nie może dojechać dzisiaj, bo jednak inne rzeczy gonią, jednak odległość, te kilometry robi swoje, także powiedział krótko, bez względu jak się skończy ten rok wyborczy, jako koło możemy pisać, bo też mogę powiedzieć możemy, bo jestem członkiem akurat tego koła 78, możemy pisać w przyszłym roku. I dalej będzie z nami. Jest z nami nie tylko ten rok wyborczy, jest z nami od 8 lat. Także myślę, że na tymi wodami będziemy się spotykali, a on swoje będzie robił. My jako jego współpracownicy, ja jako jego asystent bezpośrednio odpowiedzialny za organizację tych wszystkich imprez, zostawiam tą gwarancję i to zapewnienie, że współpraca będzie, no pod warunkiem, że koła będą chciały. Co do ryb, no są, no są. Nie będę się wypowiadał, za chwilę się wypowiem. Pan poseł prosił, żeby na ręce prezesów koła 78 i koła 48 z Radlina, który zostało zatopione, a dzisiaj tutaj razem z nami walczyli, te dyplomy pamiątkowe, proszę, z gratulacjami, z podziękowaniami za tego ducha walki i tą rywalizację sportową.
Dobra. Proszę panie prezesie. Myślę, że miejsce tam jeszcze macie. Postaramy się. Postaramy się. Od wielu lat współpracuję biuro poselskie z różnymi kołami, ale wiadomo, że koło to jest zarząd, koło to jest prezes, ale koło to są ci ludzie, którzy pracują i należy ich wymienić personalnie. Jednym z takich osób, która współpracowała od wielu lat z naszym posłem, jest Marek Ignaszewski. Marek, zapraszamy. Dzisiaj ci nie poszło. Taki wielki zero. Poproszę prezesa, żeby ci wręczył ten oto zaczarowany zestaw haczyków. I następnym razem, jak będziesz miał inne haki, to się nie pokazuj na zawodach. Dziękuję. Dziękuję. Marek, musisz się z nami na wybraniec. Posła. Chodź, no tutaj też mamy taki stosowny dyplom. Oczywiście kolega wybraniec, myślę, że on haczyków nie dostanie. No, pięknie. Kolega Kliza, Damian, prezes koła. Dziękuję za współpracę. Proszę też. Jerzy Suwisz. I Mariusz Brzeszkiewicz. Mariusz Brzeszkiewicz jako sędzia główny, naczelny dzisiaj wędkował. Znaczy nie, próbował wędkować. Przyszedł tu i powiedział, 100 ponad wrzucił do tej wody. Więc złożyłem mu deklarację. Nagród jest 13. 12 ludzi, którzy złapały rybę, a ta 13, która zostanie, będzie dla kolegi Brzeszkiewicza. Za tę stówę. Za tą stówę, którą wrzucił do wody. Ale fakturę musi pokazać. Następnym razem sprawdzimy. A teraz poproszę sędziego. Ale w bilonie była czy papierowa? Pierwsze miejsce, gościnnie oczywiście, bardzo się cieszymy, pan Piotr Dzierżęga. Koło numer 48. 2380 gram. Tradycji stało się zadość, jesteśmy bardzo gościnni, także... Proszę bardzo, zdjęcie pamiątkowe, obrócimy się do fotografów, niech to wstrykną. Drugie miejsce, 1125 gram, koło 78 Jasmost, Artur Gniewski. To mu wręcz. Obronił honoru koła, ale muszę powiedzieć, mistrzowie będą się teraz uczyli od ciebie. Ja ci gratuluję i będziemy się przyglądać. Chyba rośnie nowy talent, proszę. Trzecie miejsce, 450 gram, koło 48 Radlin, Reinhold Rowy. Proszę. Czwarte miejsce. 430 gram, także niewiele mniej, koło 124 Borynia, Jan Rutkowski. Gratuluję. Piąte miejsce, 270 gram, koło 78 Jasmosk, Czesław Bania. Miejsce szóste, koło 78 Jasmosk, Tomasz Mazur, 235 gram. Miejsce siódme, koło 78 Jasmosk, 175 gram, Mieczysław Nowak. Proszę. Nagrodę proszę wybrać. Ósme miejsce, koło 78 Jasmosk, 135 gram, Stanisław Wójcik. Sędzia, widzę, że chyba ten fotel, chyba ci ten fotel zostawią. Chyba ten fotel na sędziego zostanie. Dziewiąte miejsce, 80 gram, koło 110 Orza. Dominik Paczula. Ale to była ta ryba z oczami. Tak. Koło 78 Jasmos na 10 miejscu. Najbardziej spóźniony zawodnik, 70 gram, Marian Kozik. Teraz zegarki przedstawić. Nasza zlepki. 11 miejsce ex aequo. Dwóch zawodników koła 78. Dawid Ignaszewski i Piotr Gierak, po 15 gram.
ale w takim mniejszym drewnie. O, widzę Marek Imaszewski, ty masz talent teraz. Jeszcze nagrodę. Komunikat, że 13 miejsce wszyscy pozostały. No nareszcie nas ujęłeś. Proszę robić teraz takiemu zdjęcie. I tak żeśmy obiecali, poprosimy teraz sędziego o ping-pongi. Czy wszystkie te numery są przypisane tym osobom, które były tutaj również współpracowały? Pan Gosłoda, wszystko jest. To widzisz? Wody, tak się cieszę, że się coś tu złapało. Także poprosimy prezesa, o którego gościmy, żeby włożył lewą rękę do tej maszyny losującej i losujemy pierwszy z brzegu. Czyli jest to urządzenie elektryczne do cięcia włosów. Jak zwał, tak zwał? 12. 12. Kto miał stanowisko 12? O, brawo. Proszę. Następne, czyli to będzie... Nie wiem, co to będzie. 20. Opiekacz. 20. 20. Narzekała na brak ryby. O, to teraz będziesz piekła. Dziękuję, będę piekła. I czajnik elektryczny. Na pewno się przyzwyczaiłem. A panu prezesowi, że tak pięknie ciągnął na pamiątkę też dwie. Także dziękuję za to spotkanie. Myślę, że w przyszłym roku na samym początku bym prosił, żeby... Prosimy jeszcze nie odchodzić. Żeby, tak, jeszcze zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe, póki nie pada, żeby było fajnie.